Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na żywo z Łodzi. Zobaczcie Państwo, gdzie sobie siedzę. Widzicie chyba? Ja nie widzę tu pod teatrem. Siedzę sobie na dolnej wardze, wysuniętej do przodu. To jest raz. Poza tym, czy wiedzą Państwo, gdzie jest wejście na dworzec Łódź Fabryczna? Obok, bo tam zawsze jest napisane obok. Proszę mi powiedzieć, czy Państwo słyszą. Jeżeli Państwo słyszą, to jestem wdzięczny, bo nie wiem, nie mam tutaj słuchawek, więc mikrofon mam nadzieję, że działa jeszcze. To dobrze. Proszę Państwa, ja dlatego chcę nadawać, ponieważ dzisiaj nawet już przestałem oglądać coś, co dla mnie jest aktem tragikomedii, farsy pod tytułem Szefostwo ABW. Generalicja w natarciu, proszę Państwa. Zobaczyliśmy dzisiaj szefów służby specjalnej, którzy są po prostu biurokratami, którzy mają tylko i wyłącznie papierki. Co więcej, dzisiaj to było widać, bo pan generał Bondarek chyba jednak nienawidził swoich funkcjonariuszy, nie lubił swoich funkcjonariuszy, a w ogóle nie interesował się, co ci funkcjonariusze robią, bo ja nie wiem, jak szef ABW mógł nie wiedzieć, co się dzieje w Gdańsku, w delegaturze, co się dzieje gdzie indziej. Także to niestety jest rzeczywistość polskich służb specjalnych, która się nie zmieniła. Nie można nazwać ABW służbą specjalną. Jest to po prostu instytucja tak zbiurokratyzowana, z przewagą różnego rodzaju papierkowców, a nie oficerów operacyjnych. Ponieważ, proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że zarówno w wywiadzie, i w kontrwywiadzie można być albo oficerem wywiadu lub kontrwywiadu, albo pracownikiem przy kontrwywiadzie i wywiadzie. Niestety. Jest w tej chwili, te instytucje składają się cały czas z pracowników przy kontrwywiadzie i wywiadzie, którzy mają legitymację, mają tą samą pragmatykę, ten sam sposób awansowania, te same pieniądze, ale jak widać zajmują się zupełnie śmieszną rzeczą. Oczywiście wielu zwykłych, normalnych funkcjonariuszy, które dało sprawę, pisało swoje notatki, które gdzieś ginęły. Ja to wiem, jak to wygląda, bo wiele moich notatek również ginęło gdzieś tam na górze. I w efekcie chciano po prostu, żebym te sprawy przekazał, zajął się czymś innym, ewentualnie w ogóle mi to wszystko zabierano, ewentualnie nie zatwierdzano nawet, albo nie padało bez odpowiedzi. W ostatnich latach mojej pracy w agencji wywiadu była normalne, że dyrektor zatwierdza to mniej więcej rok trwały papierki. Pamiętam kiedyś mój kolega, naczelnik, który wypisał w specjalnej notatce wszystkie dokumenty z datami, które ma do zatwierdzenia. Dokumenty operacyjne dotyczące bardzo ważnych rzeczy, między innymi sytuacji z Borem w Moskwie i że jeden z funkcjonariuszy mieszkał u swojej kochanki poza ambasadą. Kochanka miała brata milicjanta moskiewskiego, jak również innych sytuacji, które mieliśmy. No i te dokumenty czekały rok, zanim poszły do szefa. W ogóle, jeśli poszły po prostu. Tak to niestety jest. I najbardziej dla mnie tragiczne jest to, że ci ludzie, którzy to wszystko stworzyli, oni nie czują się winni. Bo proszę Państwa, mnie ktoś przypadkiem zaproponował bycie szefem ABW i gdyby mnie premier czy władza tak traktowała, jak wynika z tego, jak ich traktowała jako taką agencję, która no jest, bo trzeba coś tutaj zrobić, bo nie może nie być, bo dlatego, że to partnerzy się obrażą. Ja bym się podał do dymisji, zwołał konferencję prasową, wywalił to wszystko i podał się do dymisji, po prostu ponieważ, ale cóż, ja mam honor, ja jestem tylko i wyłącznie pierdzielony esbek i honor mam, natomiast cała reszta to są generałowie, to są ci, którzy obalali komunę, walczyli w podziemiu, robili różne dziwne rzeczy, o których mało kto wie i nikt nie wie po prostu, moim zdaniem to w tej chwili ciężko jest, bo jak wiadomo, dokumenty SB wszystkie zniszczyło, więc bardzo łatwo zostać bohaterem zniszczonych dokumentów, prawda, i tak to niestety wygląda. To jest przerażające, proszę Państwa. Kiedy ja powiedziałem 2 lata temu po raz pierwszy, że służby specjalne w Polsce należy zbudować od początku, zniszczyć je całkowicie, zabetonować i zbudować od początku, rzucili się na mnie wszyscy. Od prawicy do lewicy, że prowokator, rosyjski agent, tak dalej. Ale proszę Państwa, komisja Amber Gold, którą podziwiam zresztą, podziwiam ich cierpliwość. Ci posłowie, oni się nie muszą znać i nie znają się, nie wiedzą, jak wygląda wewnątrz służby, nie wiedzą, co to jest praca operacyjna, nie znają instrukcji operacyjnych, nie wiedzą, jakie ona daje możliwości, więc opierają się na tym,
na przypuszczeniach, na ściemie, którą stworzono. Ja przypomnę artykuł, który jak pan Bondarek był szefem, okazał się artykuł chyba w Newsweeku albo we Wprost, nie chcę, nie pamiętam, pod tytułem Polski Bondy. Arek. Pamiętacie państwo? Był taki artykuł, który był niesamowity. No ja nie mogę powiedzieć, i co drugie słowo było tam, no ja nie mogę powiedzieć, pół śmiechy, to jest tajemnica. Brakuje mi w tej komisji jeszcze jednej rzeczy, jednego pytania, które powinno paść do wczorajszego generała i do dzisiejszego generała, o Niemcy. O Niemcy, biorąc pod uwagę w jednym przypadku historię pracy zawodowej i tak dalej, no ciekaw jestem, jak Niemcy tutaj mocno zadziałali, tym bardziej, że ci szefowie wiedzieli dobrze, no wczoraj to padło wyraźnie, że był jakiś układ gdański polityczny. Tutaj też dzisiaj pada, że to jest ściema i oni wiedzieli o tym wcześniej. Jak można w ten sposób działać? Ja tego nie rozumiem. Jak można niszczyć pracę naprawdę wielu zaangażowanych oficerów w stopniu porucznika, podporucznika, którzy po prostu nie awansują, jak będą zbyt dociekliwi. Ja wiem, jak to jest, proszę państwa. Dokładnie to pamiętam, wiem, co oni robili. Wczoraj mówiłem w KHT na temat też jednego pana, który był forowany zresztą przez obu tych szefów i z tą delegaturą warszawską, która była pomysłem zresztą bezsensownym, moim skromnym zdaniem, w tym wszystkim. Piotr, lekarstwo. Jakie lekarstwo? Dzidek, no, nie wiem, jakie lekarstwo. No, czytam u was, to mały telefon po prostu, więc mogę nie doczytać. Więc proszę państwa, tak się zastanawiam po prostu, czy jest jakakolwiek możliwość, czy ktoś się w Polsce odważy. No dzisiaj dziennikarze w TVP Info nawet rozmawiali na ten temat. Ja znam jedną z tych pań dziennikarek, miła kobieta, no ale też się nie zna. Czy ktoś się odważy? Na pewno nie super ministerstwem, nie tak jak to jest, ale to, co ja też również chcę dzisiaj na tym wykładzie przedstawić, jak te służby powinny wyglądać po prostu. Więc jeśli ten wykład zostanie nagrany, to zobaczycie po prostu. Proszę, są zarzuty w sprawie kosztów komisji. No ta komisja musi mieć koszty, ale dzięki tej komisji widzimy, jak naprawdę wyglądają polskie służby. To znaczy ich nie ma. Jak można? ABW, które się zawsze kojarzyło z kontrwywiadem i proszę państwa, w UOP-ie, w którym ja pracowałem w zarządzie kontrwywiadu i częściowo w zarządzie wywiadu, myśmy mieli sukcesy, ale już wtedy, już jak powstawał w końcówce AWS-u, rozpoczynała się pewnego rodzaju przeniesiona z jednej delegatur biurokratyzacja tego wszystkiego. Na wszystko papierek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myśmy potrafili to omijać po prostu i nie chodzi o działania bezprawne, ale chodzi o działania operacyjne. Bo najpierw, proszę państwa, ja stosuję pewną taką zasadę, że wiedza operacyjna nie przekłada się na wiedzę sądową i moim zadaniem była nie zdobywanie wiedzy sądowej, ale wiedzy operacyjnej, która będzie przyczynkiem do zdobycia wiedzy sądowej, na podstawie której prokurator, ale nie śledczy, będzie mógł coś zrobić, czy wskazać miejsca, w które muszę wzmocnić, muszę uderzyć. Tej współpracy nie ma, nie było. Jest jakiś departament postępowań karnych, który jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie przytuliskiem tym, którzy się nie załapali do palestry. A zresztą znam również paru ludzi z tego departamentu, właśnie szczególnie z czasów AWS-u, czy nawet z PiS-u, w tym jednego zastępcy szefa, który stał się wziętym adwokatem po tym wszystkim, bo mu to umożliwiło. Więc to jest to, proszę państwa. Ja nie rozumiem również, jak można mówić, że ustawa czegoś nie obowiązuje. W wypadku lotnictwa, notabene ten OLT, to wykańczanie lotu, to cui prodet, więc stąd ten mój niemiecki trop, którego komisja nie rusza. Nie wiem, dlaczego nie rusza, bo to byłoby dość ciekawe na tej zasadzie po prostu. Osobiście uważam, że nikomu nic się nie stanie. Ci panowie dalej będą generałami z pełnymi emeryturami, bo tylko takim jak ja, pierdzielonym esbekom, zabiera się za to, że chcieli to wszystko kiedyś ujawnić, zrobić, walczyli z tym po prostu, więc są niepokorni. Ci, którzy teraz przyjdą, następni, ci, którzy przyjdą następni zrobią, to wszystko utrzymają. Utrzymają, ponieważ nie będą mieli asertywności odpowiedni w stosunku do polityków. Ja tylko pamiętam jednego koordynatora, nie będę wymieniał jego nazwiska. Częścią jego jest rzeczywiście lewicki w tym, który potrafił przeciwstawić się w pewnej sprawie dość ważnym i zasłużonym politykom. Po prostu. Tak, druga Rzeczpospolita potrafiła. Potrafiła, no ale cóż z tego, ale my nie jesteśmy ani trzecią Rzeczpospolitą, ani czwartą Rzeczpospolitą, ani piątą, jesteśmy jakimś tego.
Piotr Skała, Peter Ogol się, nie chcę się golić, jestem zarośnięty, ponieważ już przygotowuję się do bycia bezdomnym, także dlaczego nie mam? Właśnie. Co mamy dalej? Co jeszcze, proszę Państwa? Wydaje mi się, że nie powinno być, że ktoś jednak powinien skonsumować tą wiedzę, którą zdobyła komisja i rzeczywiście się nad tym zastanowić, bo to trzeba wszystko przebudować. Trzeba odseparować po prostu. Trzeba odseparować polityków od służb, a co więcej, nie pozwolić, aby oficerowie służb, szczególnie wyższego szczebla, w tą politykę wchodzili. A takie rzeczy się dzieją. Andrzej Pomianowski, panie Piotrze, to trzeba wyburzyć do końca i zacząć od nowa, ale czy to się uda? Tak, jeśli ktoś wykaże odwagę, uda się, proszę państwa, dlatego że istnieją systemy vettingu, którymi ja jestem w stanie zorganizować nowe służby, zburząc te całkowicie, wywalając wszystkich w ciągu 3 miesięcy z ludźmi, też z tych służb po odpowiednim vettingu. To jest możliwe. Takie rzeczy się zdarzały. Nie można zaczynać od, nie da się od razu wykształcić wszystkich, ale są ludzie, szczególnie z tych niższych szczebli, którzy by z przyjemnością pracowali, im stworzyć możliwość. Ja pamiętam po swoich ludziach. Myśmy chcieli pracować, oni też chcieli pracować. Mój kolega Piotr też bardzo chciał i też zrobiono z niego różne dziwne rzeczy. I wielokrotnie zorientowaliśmy się, że naszymi największymi wrogami są nasi szefowie, a nie figuranci. Bo my z figurantami sobie poradzili i radziliśmy sobie. A szefów trzeba było sprytnie po prostu wprowadzać w kanał. Ja na jednym spotkaniu, w którym był minister Siemiątkowski, przypomniałem kongres wszechsłowiański. Minister Siemiątkowski był zdziwiony. Mówi, no tak, ale do mnie to nie doszło. Tak, nie doszło, ale to pan, panie ministrze, jest odpowiedzialny za tych, których pan mianował na niższe stanowiska, na stanowiska dyrektorów, którzy to przed panem zatrzymali. A ja jako oficer by pan mnie nie przyjął. Na tej zasadzie to wszystko było, po prostu. Także tak to jest, proszę Państwa. Nic nie poradzimy, w tej, jeśli będziemy dalej bić pianę. Kolejna komisja, kolejny Amber Gold, w nawiasie jakie teraz idzie jakiś kolejny ściema, kolejna i tak dalej, i tak dalej. To jest, proszę Państwa, ktoś, kto będzie rządził służbami i pracował w służbach, musi mieć pełną świadomość, że będzie znienawidzony przez wszystkich. Przez wszystkich, każdą opcję polityczną, ponieważ, proszę Państwa, ja również w swoich pracy operacyjnej notowałem na przykład warsztat samochodowy prowadzony przez jedną z grup mafijnych, w której pod nadzorem oczywiście rosyjskim, w której politycy wszystkich opcji reperowali sobie za pół darmo samochody, proszę Państwa. Właśnie. Ale ja nie chcę się strzyc. No. Reperowali sobie samochody. Byliśmy świadkami wielu rzeczy, jak panowie po kłótniach chodzili, chlali wódę w towarzystwie jednego z moich figurantów, o którym była mowa, a potem się również, w jaki sposób wykorzystuje się dziennikarze do tego wszystkiego. Tego byłem świadkiem, proszę Państwa. Tego wszystkiego byłem świadkiem i o tym wszystkim mówię, o tym wszystkim pisałem. Kiedy teraz nagle okazuje się, że wszyscy są zaskoczeni. Jeżeli w 2011 roku szef ABW, czy ktokolwiek z ABW, prawdopodobnie rzeczywiście znając życie jakiś poruczniczyna na podstawie gazet, poruczniczyna oczywiście to jest dla mnie komplement, bo nie generał, tylko ten, proszę Państwa. Więc jeśli proszę Państwa, ktoś pisze notatkę, czy widzi, że to może być ściema, szef to dostaje, on powinien natychmiast wszcząć działania czysto operacyjne. Oczywiście. Tak to niestety wygląda. Siedzimy, czekamy na ten. No Magda jest z tyłu, siedzi z tyłu w tych ustach właśnie. Siedzimy, czekamy na zajęcia. Być może będzie. Ale przecież oficerowie służb siedzą na dwóch koniach i dopóki tak będzie, to no tak, ale nie. No właśnie, Piotrze, Piotr Michał Wójcik. Tak, Masa został zatrzymany. Został powołanie i wyłudzanie powołania się wpływy. Chyba Jarosław Maringe ma jednak rację, tak mi się przynajmniej wydaje w tym momencie. Może mieć rację. Ja zresztą o instytucji świadka koronnego w Polsce, na przykładzie również tego chłopaka, który 18 lat niewinnie siedział, jak również na przykładzie Arka Kraski, który siedzi również niewinnie, i o instytucji świadka koronnego w Polsce mam bardzo złe zdanie i mogę mieć bardzo złe zdanie i będę miał bardzo złe zdanie.
Więc proszę mnie o to nawet nie pytać. Ciekawe, że został aresztowany również, czy zatrzymany, czy dowieziony na przesłuchanie były komendant policji. To też jest bardzo ciekawe. Ciekaw jestem, co z wiceministrem, który forsował kandydaturę. No ale cóż, forsował, bo mu pewien doktor podpowiedział, więc tak to wygląda właśnie. Zatrzymania byłych szefów policji, delegatury łódzkiej CBA, no tak. O tym to już nawet nie chcę mówić, bo może dzisiaj na wykładzie powiem, jak powinny być rozpoznane delegatury w instytucji, którą ja nazwę kontrwywiadem po prostu polskim. Między innymi Łódź, szczególnie jeśli chcemy budować tutaj port, centralny port lotniczy w tym regionie, powinna być bardzo mocno obstawiona służbami, nie powinien to być wydział zamiejscowy czegoś tam, bo to jest głupota po prostu. No ale cóż. Nie ja w tym wszystkim siedzę i nie ja o tym będę decydował i naprawdę nigdy nie będę decydował na ten temat i nie mam zamiaru decydować, bo wiadomo, przecież ci wszyscy wspaniali, mądrzy antykomuniści, którzy walczą z komuną, którzy komunę zwalczali jeszcze w okresie poczęcia, są mądrzejsi ode mnie, a ja jestem tylko pierdzielonym esbekiem. Nie, pani Ewo, wykład nie będzie transmitowany na żywo, wykład zostanie nagrany przez Magdę i umieścimy to u nas na kanale. To jak wrócę do domu, postaram się też, żeby było na kanale, proszę Państwa. Dobrze, także ja już nie marudzę dzisiaj. Chciałem tylko tyle powiedzieć i jeszcze raz powtórzyć, że ja osobiście dziękuję komisji, ponieważ ta komisja nieintencjonalnie oczywiście, wczoraj i dziś potwierdziła wszystko to, co mówię od początku. Wszystko, co ten pierdzielony esbek mówi od początku, okazuje się być prawdą. Wszystko. A jeśli to się okazuje być prawdą, to i pozostałe rzeczy też. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Jutro będzie KHT, a ja się przygotowuję do wykładu. Do widzenia Państwu. Dziękuję.